pokażę dzisiaj, jak przygotować kolejne pyszne danie z drobiu, a będą to soczyste piersi z kurczaka serwowane w towarzystwie duszonej papryki i cebulki. Do przygotowania tego smacznego dania wykorzystam dwa filety z piersi kurczaka. One są już oczyszczone, umyte i osuszone. Będą potrzebne dwie czerwone papryki, dwie cebule, mam już tutaj pokrojone w piórka. Będą potrzebne także dwie kostki rosołowe, jedna papryczka chili. Będzie potrzebny również olej, odrobina octu balsamicznego, gałązka rozmarynu, natka zielonej pietruszki, a także cukier, sól i świeżo zmielony czarny pieprz. Zaczynam od przygotowania marynaty do mięsa. Wlewam do miseczki tak około 2 łyżek oleju. Wkładam dwie kostki rosołowe. I dokładnie wszystko rozcieram, aby powstała jednolita emulsja. Przygotowaną marynatą nacieram mięso z obu stron. I dokładnie wcieram. I to samo robię po drugiej stronie. Poproszę jeszcze piersi świeżo zmielonym pieprzem. Oczywiście zrobię to z obu stron. Jak widzieliście, ja nie solę, ponieważ kostki rosołowe są dosyć słone. Tak przygotowane mięso odstawiam na kilka minut, dosłownie tylko na kilka minut, a w tym czasie pokroję warzywa. Paprykę pokroję w paseczki, a papryczkę chili i natkę pietruszki posiekam. Rozgrzany olej, wkładam mięso, będę smażyła do momentu, jak zmieni kolor i pięknie zarumieni się z obu stron, a potem odrobinę zmniejszę gaz. Dorzucam jeszcze dwie gałązki rozmarynu. Dzięki temu nasze mięso będzie i lepiej smakowało, i ładniej pachniało. Moje mięso jest przepięknie usmażone, a zatem wyłączam gaz i pozostawiam, żeby mięso odpoczęło. I jest taka zasada, że mięso powinno tyle odpoczywać, ile się smażyło. A ponieważ smażyło się 12 minut, pozostawiam na 12 minut, żeby odpoczęło, a w tym czasie podsmażę cebulkę i paprykę. Zabieram się za podsmażenie warzyw. Będę to robiła na tym samym oleju, na którym smażyłam piersi, ponieważ on również cudownie pachnie rozmarynem, a zatem wrzucam cebulkę, paprykę i papryczkę chili, odrobinę posolę i będę smażyła do miękkości. Warzywa odrobinę zmiękły, a zatem dodaję 3 szczypty cukru. Dzięki temu będą lepiej smakowały i nabiorą przepięknej glazury. Dla złamania słodkości warzyw dodaję tak około łyżki octu balsamicznego. Warzywa są już prawie gotowe.
Zobaczcie, jak cebulka nabrała przepięknego koloru. Jeszcze rzucam na sam koniec natkę zielonej pietruszki. Wszystko przemieszam i za moment wyłączam gaz. Moje pyszne danie jest już gotowe. Trwało to zaledwie kilkanaście minut. Jego przygotowanie jest bardzo proste, a wygląda przepięknie, kolorowo. Mięso jest idealnie usmażone, mięciutkie i bardzo soczyste, a zatem gorąco tę potrawę polecam i życzę smacznego.